10 pytań do, zapraszam do oglądania wszystkich kibiców. Nie pamiętam, kto mnie zaprowadził, ale chyba sam siebie zaprowadziłem, a zaprosił mnie WF-ista ze szkoły podstawowej. Nigdy nie żałowałem, że zostałem siatkarzem. Miałem być piłkarzem, ale niestety nie wyszło, tak więc muszę się cieszyć z tego, co jest. Nie, poważnie mówiąc, zawsze chciałem być sportowcem i to wyszło. Jeżeli chodzi o sportowy sukces, no to kilka takich drobniejszych było. Chyba Mistrzostwo Świata Juniorów, medal za ZS-em Częstochowa i Mistrzostwo Słowacji, a z takich życiowych, no to na pewno moje dzieci. Największej porażki nie pamiętam, żeby taka się zdarzyła. Myślę, że może wszystko przede mną, ale liczę, że się nie zdarzy taka. No jest z tego trochę, ale takie najbardziej denerwujące to jak dziennikarz podchodzi do mnie i każe powiedzieć coś o meczu. Jeszcze chyba taki aktor się nie narodził. Nie, wątpię, żeby kiedykolwiek nagrano film o mnie, tak więc może pominę to pytanie. Nigdy nie poddawaj się. Zależy, co jest w niej nalane. Tak więc raz jest pełna, raz jest pusta. Myślę, że nic bym nie zmieniał. Niech będzie tak, jak jest, bo i jest dużo złych i dobrych rzeczy, tak więc zostawmy to, jak jest. Chyba ani to, ani to. Nie lubię zwiedzać historycznych miejsc, a na łonie natury też nie przepadam, tak więc myślę, że trzecią opcję jakoś bym sobie wybrał inną. Na pewno bym coś wymyślił.